Pozwoliłem sobie tu przytoczyć tytuł jednego z artykułów, gdzie autorzy mówią o życiu na Ziemi, że ulega biologicznej anihilacji. Żyjemy w czasach szóstego pleistoceńsko-holocyńskiego wymierania i naukowcy używają bardzo dramatycznych terminów. No trudno chyba o bardziej spektakularne słowo jak anihilacja życia. Tak postępujemy z życiem, z przyrodą. To dzisiejsze wymieranie, to szóste w historii dziejów na Ziemi, no jest wyjątkowe i spektakularne, gdyż w historii życia na Ziemi no nie było takiego wymierania, tak spektakularnego na taką skalę, w takim tempie się dokonującego. Pięknie ujął to w słowach Mark Williams, zakłada dinozaurów, to drobiazg. W porównaniu ze zmianami, które dzisiaj fundujemy biosferze Ziemi, również mocne, mocne słowa. Oczywiście świadomość tego mamy jako ludzkość. W 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janeiro przyjęliśmy jakoś konwencję na temat różnorodności biologicznej. Jakie są efekty tych działań i skuteczności tej konwencji? No, ujął to w takich słowach sekretarz wykonawczy Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ-u. To, co dzisiaj widzimy, jest całkowitą klęską. Żaden kraj nie wypełnia swoich celów dotyczących ochrony przyrody. Bioróżnorodność zanika na niespotykaną dotychczas skalę. To, co robimy, jest całkowitą klęską. Wysiłki wielu osób, znaczące, w tym wielu działaczy związanych z pracownią, no, jednak w skali świata to jest całkowita porażka, jak mówi sekretarz. Pewno Państwo znacie, wielu z Was, te badania, ale one najbardziej pokazują, jak bardzo zmieniliśmy życie na naszej planecie, bioróżnorodność. Badania profesora Smila, który policzył biomasę kręgowców na Ziemi, dzieląc ją na trzy kategorie: na kręgowce udomowione, hodowane, ludzie i dzikie kręgowce. Pewno jak zadałbym teraz pytanie, mielibyście możliwość odpowiedzieć, jaka część biomasy dzisiejszych kręgowców to są krowy, świnie i inne zwierzęta udomowione. Wielu z nas już zna tą liczbę. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, to jest 67%. Jaka część biomasy kręgowców to ludzie? 30%. Czyli z tego wynika, że dzikie kręgowce, dzika przyroda prezentowana przez kręgowce to jest 3% biomasy, czyli tej dzikiej przyrody po prostu już nie ma. To, co widzimy w filmach, w mediach, no to jest naprawdę niewielka część dzikiej przyrody, można powiedzieć, prawie już nie ma na naszej planecie. Zdjęcie, które pokazuje, jakie to zwierzęta stanowią tą biomasę dzisiaj, czyli widzimy tutaj, to są głównie krowy, na drugim miejscu ludzie, potem świnie, ptaki. No i parę innych jeszcze zwierząt. Dla mnie te badania, kiedy się z nimi zapoznałem, no, są szokujące, myślę, dla każdego z nas. Naukowcy biją na alarm. Nie tak dawno ukazał się raport ONZ-u, którego przesłaniem było: no, musimy stanąć na głowie, aby ocalić przyrodę i bioróżnorodność. 6 maja ukazał się raport Międzyrządowej Platformy do spraw Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu. Tutaj widzicie Państwo liczby, które pokazują wysiłek, jaki to jest wielki projekt badawczy, 1800 stron, 15 tysięcy dokumentów naukowych, 145 ekspertów, 3 lata pracy. Do mediów, do świadomości pojawiają się tam różne tytuły. Tutaj wybrałem kilka. No one wszystkie naprawdę dramatyczne. Tak jak dziennikarze, media opisywały ten raport, wstrząsający raport ONZ-u o przyszłości naszej planety. Te liczby porażają. To mord na ziemskiej bioróżnorodności. Wkroczyliśmy na ścieżkę biologicznej zagłady i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej przebił się ta informacja, milion gatunków zagrożonych wyginięciem. Tych liczb mówiących o tym, co zrobiliśmy z bioróżnorodnością, przyrodą na Ziemi, no jest bardzo wiele w tym raporcie. Trzy z nich, 3/4 środowiska lądowego, 2/3 środowiska morskiego zostały znacząco zmienione przez ludzkie działania.
1/3 lasów, 75% wszystkich zasobów wody słodkiej jest obecnie wykorzystywanych na potrzeby upraw i hodowli zwierząt. Utraciliśmy 85% mokradeł i tak dalej, i tak dalej. W pięknych słowach komentował ten raport współprzewodniczący tego panelu, Józef Setele. Ekosystemy, gatunki, dzikie populacje, lokalne odmiany i rasy udomowionych roślin i zwierząt kurczą się, podupadają lub zanikają. Niezbędna, wzajemnie połączona sieć życia na Ziemi staje się coraz mniejsza i coraz bardziej postrzępiona. Jakiś smutny, smutny obraz naszej planety i tego, co się w tej chwili dzieje wokół nas. Naukowcy, świat naukowy coraz bardziej się mobilizuje do obrony życia na Ziemi i takie ma moralne przesłanie, przeświadczenie, że musi ostrzec ludzkość. No najbardziej chyba spektakularnym takim ostrzeżeniem było to z listopada 2017 roku, gdzie bardzo ważną częścią tego ostrzeżenia była ochrona przyrody i na tym się skupię. Co naukowcy mówili o potrzebie ochrony przyrody. A tytuł angielski World Scientist Warning to Humanity, a Second Notice. No, pierwsze było 25 lat wcześniej, gdy 1700 naukowców, w tym połowa żyjących laureatów Nagrody Nobla, próbowała ostrzec ludzkość. No nic z tego nie wyszło, była potrzeba kolejnego ostrzeżenia. To ostrzeżenie, tutaj mobilizacja, no, była wyjątkowa. Ponad 15 tysięcy naukowców ze 184 krajów świata było sygnatariuszami tego apelu, tego listu. Jedno ze zdań. Wkrótce będzie za późno, aby uniknąć tragedii, a czas się kończy. Nasz czas się kończy, zdaniem naukowców w tym ostrzeżeniu. Musimy uznać w naszym codziennym życiu, w instytucjach rządzących państwem, że Ziemia wraz z całym na niej życiem jest naszym jedynym domem. Autorzy tego ostrzeżenia porównywali sytuację ekologiczną na Ziemi 25 lat wcześniej, kiedy było pierwsze ostrzeżenie, w 1992 roku i 25 lat później. Na 9 wykresach analizowali przyrodę. 3 z nich były poświęcone przyrodzie, dzikiej przyrodzie. Zobaczmy wyniki. Jedno z nich dotyczy martwych stref w oceanach, które wzrosły o 75% w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Straciliśmy 2,8% powierzchni lasów, 129 milionów hektarów, czyli powierzchnia Republiki Południowej Afryki. W ciągu 25 lat liczebność kręgowców spadła o 29%. Autorzy tego ostrzeżenia proponują 13 kroków, które musimy podjąć, jeżeli chcemy osiągnąć poziom zrównoważenia, jeżeli chcemy przetrwać. Ile z nich było poświęconych ochronie przyrody? Z tych 13 aż 5 dotyczyło ochrony przyrody. Także to jest sprawa kluczowa. Przeczytam te 5 wskazań naukowców w tym ostrzeżeniu. Nadanie priorytetu działaniom służącym stworzeniu odpowiednio finansowanych, zarządzanych rezerwatów dla znaczącej części światowych siedlisk lądowych, morskich, słodkowodnych i powietrznych. Rezerwaty. Utrzymanie usług ekosystemowych poprzez powstrzymanie przemiany lasów, zbiorowisk łąkowych i innych siedlisk rodzimych. Trzecie wskazanie. Odtwarzanie rodzimych zbiorowisk roślinnych na dużą skalę, szczególnie obszarów leśnych. Tym się powinniśmy dzisiaj zająć. Odtwarzaniem zespołów roślinnych. Czwarte. Przywracanie siedlisk do ich stanu naturalnego przez reintrodukcję gatunków rodzimych, w tym głównie drapieżników szczytowych, w celu odtwarzania procesów ekologicznych i dynamiki biocenoz. I ostatni, piąty krok dotyczący ochrony przyrody. Opracowanie i wdrażanie odpowiednich instrumentów polityki w celu przeciwdziałania defaunacji, działalności kłusowników oraz eksploatacji zagrożonych gatunków i handlu nimi. Pięć kroków poświęconych ochronie przyrody. Jak wiemy, te apele naukowców no nie spotykają się z reakcją świata, z decydentów. Ukazał się kolejny, jeszcze może bardziej dramatyczny apel naukowców pod koniec ubiegłego roku, gdzie naukowcy ogłaszają klimatyczny stan wyjątkowy i tam również ochrona przyrody jest jednym z kluczowych kroków. World Scientist Warning of Climate Emergency, brzmienie angielskie,
Tutaj prawie 12 tysięcy naukowców ze 183 krajów świata było sygnatariuszami tego listu. Jedno ze zdań z tego ostrzeżenia. Pragnąc zapewnić zrównoważoną przyszłość, musimy zmienić sposób, w jaki żyjemy. Wiąże się to z poważnymi zmianami w sposobie funkcjonowania naszego globalnego społeczeństwa i interakcji z naturalnymi ekosystemami. Interakcja z naturalnymi ekosystemami jest tutaj podkreślona. Autorzy konieczne działania dzielą na sześć kategorii. Jedną z nich jest właśnie przyroda, gdzie mówią, musimy chronić, odbudowywać ekosystemy na Ziemi. Zwracają uwagę na, jak ważną rolę pełnią różne ekosystemy w sekwestracji atmosferycznego dwutlenku węgla. Mówią o znaczeniu roślin, zwierząt, mikroorganizmów w obiegu, magazynowaniu węgla i składników odżywczych. Mówią tak, musimy szybko ograniczyć utratę siedlisk bioróżnorodności, chroniąc pierwotne i nienaruszone lasy, zwłaszcza te magazynujące znaczne ilości węgla oraz inne lasy, o zdolności do szybkiej sekwestracji tlenku węgla przy jednoczesnej masowej intensyfikacji zalesienia i odbudowania lasów. Z jednej strony zatrzymać deforestację, z drugiej odtwarzać i zalesiać na wielką skalę. Nasza walka z kryzysem klimatycznym, z kryzysem środowiskowym, wreszcie z kryzysem, którego doświadczamy z pandemią koronawirusa, będzie tym skuteczniejsza, im bardziej będziemy potrafili poradzić sobie z ochroną przyrody, zachować ją, odtworzyć. Jaką część Ziemi my dzisiaj chronimy? Jak wygląda obecna sytuacja? Na początek chciałem zwrócić uwagę i tutaj powołać się na artykuł Karejwy, współautorów Science z 2007 roku. Widzimy taką mapkę, widzimy w jakim stopniu nasza planeta, lądy są zniszczone przez nas. Autorzy w tym artykule wyróżniają tak zwane ostoje dzikiej natury. Tutaj widzicie Państwo, na jakiej podstawie ta ostoja dzikiej natury została wyróżniona. Jaki procent lądów dzisiaj stanowi jeszcze ostoje dzikiej natury? Proszę sobie pomyśleć, a ja już mówię, ile to jest. Jest to niestety zaledwie 1%. 1% powierzchni lądów jest prawdziwą, dziką przyrodą, ostoją dzikiej natury. Jeżeli chodzi o różne formy ochrony przyrody, chronimy 14,7% powierzchni lądów i 3,6% powierzchni oceanów. Tyle wzięliśmy pod ochronę. No niestety informacja smutna jest taka, że ta ochrona przyrody na tych obszarach, no to jest zdaniem wielu autorów fikcja. Autorzy tego artykułu Space for Nature mówią o tak zwanych papierowych parkach, paper parks. 1/3 lądowych obszarów pod ochroną znajduje się pod potężną presją ludzką. Autorzy tego artykułu Karejwy, o którym przed chwilą wspominałem, przywołują w swoim artykule przykład parku Fuji Hakone Izu w Japonii, który jest rocznie odwiedzany przez 100 milionów ludzi. Są tam uzdrowiska, hotele, pola golfowe. Widzimy, jak ogromna jest presja ludzi w parkach narodowych. My moglibyśmy przywołać nasz Tatrzański Park Narodowy, który stanowi 700 powierzchni Polski, a odwiedzany jest przez 8% mieszkańców kraju. Widzimy, jaka tam jest presja, widzimy, że ona ciągle rośnie. Nasza działalność, nasza wszędobylskość spowodowała, że cała przyroda na niej została pokawałkowana. Autorzy tego artykułu, jedną z współautorek tego artykułu jest znana nam Nuria Selva Fernandez. Autorzy mówią, że Ziemia została przez nas pokawałkowana na 600 tysięcy takich kawałków. Świat składa się dzisiaj z puzli, których krawędzie wyznaczają poukładane przez nas drogi. Co to oznacza dla przyrody, dla organizmów żyjących, to doskonale wiemy. Obszary chronione są. Ta ochrona jest kiepsko realizowana. 1/3, 32,8% obszarów chronionych jest wysoce zdegradowanych. Tutaj autorzy podają, to jest 2,3 miliona kilometrów kwadratowych obszar, dwukrotnie większy od Alaski. To są tereny chronione,
które są wysoce zdegradowane, 1/3 tych obszarów. Ta informacja wydaje się bardzo smutną, gdyż warunki określone w Konwencji Różnorodności Biologicznej z 1992 roku są spełniane, zdaniem tych autorów, według ich wyliczeń, są przestrzegane jedynie przez 37 państw spośród 168 sygnatariuszy dokumentów. Niewiele państw spełnia to, do czego się zobowiązało w kwestii ochrony różnorodności biologicznej. Cytat. Ważne jest, aby narody doceniły głębokie korzyści w zakresie ochrony przyrody, które można osiągnąć poprzez modernizację i odbudowę zdegradowanych obszarów chronionych przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb miejscowej ludności. Jaką część naszej planety powinniśmy chronić? Zobaczmy, jakie decyzje podjęliśmy w świecie. Konferencja stron o konwencji o różnorodności biologicznej, która odbyła się w Nagoi w 2010 roku. Tam podjęto postanowienia, że do 2020 roku będziemy chronić 17% lądów wód śródlądowych i 10% powierzchni przybrzeżnych i oceanów. Jak doskonale wiemy z poprzednich slajdów, no nie spełniliśmy tego warunku. Pytanie, czy to wystarczy, gdybyśmy tyle wzięli pod ochronę? Czy to byłoby wystarczające? Nie, zdaniem dzisiejszych autorów, przedstawię za chwilę najnowsze opracowanie na ten temat, nie. Powinniśmy pół Ziemi wziąć pod ochronę. Ten tytuł tutaj, Pół Ziemi, walka naszej planety o życie, to jest tytuł książki wybitnego ekologa amerykańskiego Edwarda Osborna Wilsona, którą gorąco wszystkim polecam, który jako chyba pierwszy przywołał tą ideę. Mówił tak, między innymi, jedynym ratunkiem przed szóstym wymieraniem jest zwiększenie ścisłej ochrony w formie rezerwatów i objęcia nimi areału połowy powierzchni Ziemi lub nawet większego. To jest książka, to jest tytuł książki, ale ta teza pojawia się w najnowszych opracowaniach naukowych przez wybitnych biologów, specjalistów. Space for Nature to jest tytuł tego artykułu, na który się tu powołuję, gdzie podani tutaj autorzy mówią tak, stwórzmy rezerwat na połowie naszej planety, albo czeka nas zagłada. Mówią tak, do 2030 roku powinniśmy wziąć pod ochronę 30% lądów i oceanów, a do połowy wieku 50%. My bardzo się skupiamy na tych działaniach i potrzebach związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, ale jednocześnie chyba powinniśmy równie głośno mówić o tych procentach i tych koniecznych działaniach. Autorzy innego opracowania mówią o potrzebie zawarcia tak zwanego globalnego porozumienia na rzecz przyrody, The Global Deal for Nature. Rok 2019. Autorzy mówią o potrzebie takiego porozumienia. Zawarcie takiego porozumienia, osiągnięcie go pozwoliłoby nam ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia, a wiemy, że to jest ten punkt krytyczny, i pozwoliłoby nam ocalić wiele gatunków przed zagładą. Co musimy zrobić? Te same liczby, te same daty. 30% lądów oceanów pod ochronę do 2030 roku, czyli 10 lat, i 50% do 2050 roku. Czy to się da zrobić? Ile środków trzeba by na to przeznaczyć w świecie, aby osiągnąć ten cel 50% lądów? 100 miliardów dolarów rocznie. Obecnie wydajemy w skali globu na ochronę, na różne formy ochrony 10 miliardów, czyli dziesięciokrotne zwiększenie tych środków. Ale nie wydaje się to kwota nieosiągalna, chociażby gdy przyrównujemy wydatki na zbrojenia czy inne. Autorzy mówią o tych dodatkowych 20%, 30 plus 20, które powinny zostać utrzymane bądź odtworzone w stanie naturalnym i zachowane jako tak zwane obszary stabilizacji klimatu, tak nazywają te 20%. Czyli takie obszary jak lasy namorzynowe, tundry, lasy boralne, tropikalne, one mają mieć to kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Bez tego sobie nie poradzimy z kryzysem klimatycznym.
W tym artykule autorzy wiele różnych informacji zawierają, ale ta jest bardzo niepokojąca. Mówią o tym, że jeżeli dopuścimy do tego, że 15% powierzchni oceanów, przepraszam, Amazonii zostanie wycięte, ten ekosystem utraci zdolność do generowania wystarczającej ilości deszczu, a w konsekwencji wpłynie to na globalne wzorce pogodowe i stracimy bezpowrotnie ten żywy organ naszej planety, jaką jest Amazonia. Autorzy mówią, że 40% naszej planety jest w stanie naturalnym, półnaturalnym, i to są te obszary możliwe do objęcia ochroną i odtworzenia przyrody, ale ich wielkość sukcesywnie się zmniejsza z każdym dniem, z każdym rokiem i zbliżamy się do punktu krytycznych i wkrótce będzie za późno, aby w ogóle takie porozumienie osiągnąć i marzyć o czymkolwiek. Potrzebujemy reforestacji, potrzebujemy lasów naturalnych, potrzebujemy narzędzi do sekwestracji węgla. Jak wygląda dzisiaj sytuacja naszych lasów? Widzimy tutaj mapkę, gdzie mamy lasy na naszej planecie. To są badania Crowthera, 2015 rok z Nature. Autorzy mówią tak, rocznie tracimy 190 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli rocznie obszar o wielkości 62% powierzchni Polski ubywa lasów. Myślę, warto zapamiętać porażające dane. Ponad 60% lasów na świecie jest wykorzystywanych albo jest zagospodarowanych przez człowieka w chwili obecnej. Potrzebujemy planu reforestacji. To pozwoliłoby nam zatrzymać katastrofę klimatyczną. Musielibyśmy zasiedlić, zdaniem autorów tego opracowania Science, obszar wielkości Stanów Zjednoczonych. Ten obszar moglibyśmy znaleźć, on jest dostępny ich zdaniem na obszarach Rosji, Ameryki Północnej i Amazonii. Także tereny, które moglibyśmy zalesić, są dostępne na planecie. Korony drzew szczelnie pokrywają w tej chwili 2,8 miliardów hektarów lądów. Korony drzew mogłyby pokrywać 4,4 miliarda hektarów. Las można by posadzić na 0,9 miliardów hektarów nieużytków. Autorzy takie wyliczenia tutaj przedstawiają. Byśmy wypuścili do atmosfery 300 miliardów ton węgla. Po reforestacji, którą autorzy proponują, moglibyśmy związać, lasy mogłyby związać 205 miliardów ton węgla. Także widzimy, że to byłoby jakieś dobre rozwiązanie. Informacją natomiast niepokojącą jest to, że to muszą być lasy dojrzałe. Autorzy wyraźnie to podkreślają. Potrzebujemy lasów dojrzałych. Teren naturalnie zalesiony przechowuje 40 razy więcej węgla niż plantacje i 6 razy więcej niż agroleśnictwo. Nasadzane lasy, takie jak widzimy to w naszym kraju, jak leśnicy dbają i nasadzają, one w niewielkim stopniu pomogą, bo to musi być las dojrzały. Taki tylko jest w stanie wchłonąć wystarczającą ilość węgla. Jedna z autorek tego opracowania, profesor Simon Lewis z Uniwersytetu w Leeds i współautorzy tego opracowania mówią, że w ogóle hasło odnowa lasu to nie powinna być w ogóle stosowana do plantacji monokulturowych, bo to nie jest odnowa lasu. Jeżeli nie zaczniemy realizować postanowień konferencji paryskiej, potencjalna powierzchnia do zalesienia zmniejszy się o 223 miliony hektarów do 2050 roku. Z każdym rokiem tracimy ten obszar, który moglibyśmy zalesić. I z każdym rokiem nasza sytuacja jest coraz groźniejsza. W tym roku odbędzie się kolejna konferencja stron Konwencji Różnorodności Biologicznej w Pekinie. Pytanie, czy tam świat podejmie właściwe decyzje i zaczniemy chronić naszą planetę w wystarczającym zakresie? Czy tam zbliżymy się do tych liczb, które proponują naukowcy? Sięgnijmy teraz jeszcze do Polski, do naszego kraju.
jaką część Polski powinniśmy chronić, czy my możemy się do tego planu tutaj jakoś dołożyć, ochrony przyrody. No, parki narodowe w Polsce to jest powierzchnia 1,1% powierzchni naszego kraju. Czy to jest dużo? No, wszyscy wiemy, że nie. Chociażby wystarczy porównać to ze średnią w Unii Europejskiej, to jest 3,4%. Czy nie mamy obszarów, które mogłyby stać się parkami narodowymi i spełniać ważną rolę w tym walce z kryzysem, jaki świat doświadcza? Mamy, no, planowanych parków narodowych jest długa lista. Państwo w większości albo wszyscy doskonale znacie te plany. Jurajski Park Narodowy, Turnicki, Mazurski, Szczeciński Park Narodowy, Doliny Dolnej Odry, Lasy Mirachowskie i jeszcze inne tutaj pomysły w naszym kraju powstały. Wiemy od 2001 roku, że ten Park Narodowy nie powstał, a mogłyby przecież powstać. Niektóre z parków narodowych mogłyby zostać powiększone, jak Białowieski Park Nowy i Bieszczadzki Park Nowy. Takie możliwości jeszcze istnieją. Rezerwaty. 0,54% powierzchni naszego kraju to są rezerwaty. No niestety smutną informacją jest, a dotyczy to również naszego kraju, to, że wiele rezerwatów w świecie, jak autorzy tego opracowania Space Pownętrze, mówią, że to takie wydmuszki są. Niestety. Polska. 27% chronionych obszarów przyrodniczych zachowało właściwy dla nich stan. To jest informacja zaczerpnięta z The World Database on Protected Areas. Myślę, smutna informacja, ale dla nas, którym przyroda jest bliska, nie jest to pewno nic zaskakującego, że tak to wygląda. Nasze lasy, powinniśmy zrobić wszystko, aby część naszych lasów wyłączyć z gospodarki leśnej. Ja tutaj proponuję 20%. Adam Wajrak chyba proponował 20-25% lasów, które moglibyśmy wyłączyć z gospodarki leśnej. Byłoby to z pożytkiem dla nas, nie byłoby to absolutnie ze stratą dla nas. Do wielu z Państwa pewno ta informacja jest dotarła, ale właśnie teraz, kilka dni temu, ukazał się apel Greenpeace'u. Chrońmy klimat, chrońmy lasy, ratujmy stare polskie lasy, gdzie autorzy w liście do ministra klimatu i ministra środowiska domagają się całkowitego, trwałego wyłączenia z gospodarki leśnej 15% polskich lasów. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie podpisywał, zachęcam, żeby wejść na tą stronę i podpisać ten las. No, ten głos w obronie polskich lasów i aby społeczeństwo mogło decydować o przynajmniej części naszych lasów, musimy się starać, aby on wybrzmiał coraz mocniej. Wróćmy do chwili obecnej, wróćmy do pandemii koronawirusa. Ten temat, może o dziwo, bardzo ściśle się wiąże z tym, o czym my dzisiaj mówimy, czyli o potrzebie troski o dziką przyrodę. Pandemie, w tym pandemia obecna, ale pewno jeszcze wiele przed nami, jest ceną, jaką płacimy za ingerencję w naturalne środowisko. Mamy pandemię koronawirusa. Parę słów na temat koronawirusa. Wirusów w ogóle. Wirusy są uważane za czynniki patogenne. Tak uczymy się o nich w szkołach. Tak, zapewne wielu z nas patrzy na wirusy. W chwili obecnej, w okresie pandemii, to nam się bardzo mocno wszystkim utrwala, no, że rola wirusów jest negatywna. Tymczasem, jaka jest rola wirusów i znaczenie w kształtowaniu życia na naszej planecie? Wirusy są swoistą pocztą genetyczną, która przenosi fragmenty DNA między różnymi osobnikami, nawet gatunkami. Bez wirusów nie ma ewolucji, nie ma rozwoju życia. Trudno sobie wyobrazić naszą planetę bez tej części, jaką są wirusy.
DNA naszego gatunku, my również mamy, naukowcy się doliczyli, 35 wartościowych genów pochodzenia wirusowego. I to jest prawdziwa, istotna rola wirusów w życiu na naszej planecie. Profesor Luis Villareal mówi tak: wirusy odgrywają ogromną rolę w ewolucji. Moim zdaniem są najbardziej kreatywne genetycznie ze wszystkich znanych nam czynników. No tak, pandemie. Czy możemy im przeciwdziałać? Czy to jest nasza wina? W 1978 roku ostatni przypadek ospy prawdziwej, odnotowaliśmy ostatni przypadek ospy prawdziwej. W 1980 roku choroba została uznana za eradykowaną. No i wydawało się, że mamy jakby z tym spokój, że sobie poradziliśmy jako ludzkość. Jeszcze nie tak dawno na przyrodę, na dziką przyrodę, na środowiska naturalne, dzikich obszarów, na przykład lasy tropikalne, dopatrzyliśmy jednak źródło patogenów, które przenoszą się na ludzi, jak chociażby wirus Ebola czy HIV. To twierdzenie dzisiaj jest nieprawdziwe. Badania potwierdzają dokładnie coś odwrotnego. Takie stwierdzenie i patrzenie na przyrodę jako na zagrożenie jest absolutnie nieuzasadnione. Dzisiaj badania dowodzą, że ingerencja w dziką przyrodę jest przyczyną przenoszenia się patogenów, a nie obecność wirusów w przyrodzie. Jest szereg badań na ten temat, o których za chwilę. Dzika przyroda, jeżeli chodzi o patogeny, o wirusy, należy na nią spojrzeć jako na swego rodzaju szczepionkę, która nas zabezpiecza przed patogenami, aby nie doświadczać w przyszłości takich tragedii jak w chwili obecnej. Musimy zadbać o dziką przyrodę. Utrata różnorodności biologicznej, niszczenie przyrody zwiększa przenoszenie chorób. I parę badań, które do tego się odnoszą. Autorzy tego opracowania przytaczają badania, w których obserwują, że spadek liczebności gatunków w ekosystemie spowodował drastyczny wzrost liczby myszy przenoszących wirusy. W innych szeroko zakrojonych badaniach, gdzie badano wybrane ekosystemy na całym świecie, odnotowano spadek bioróżnorodności w tych różnych ekosystemach, zauważono wzrost zachorowalności na wszystkie analizowane choroby. Analizowano 12 chorób, w tym gorączkę zachodniego Nilu, boreliozę i wiele innych. I we wszystkich tych przypadkach spadek bioróżnorodności oznaczał wzrost zachorowalności na te wszystkie analizowane choroby. Jeszcze inne badania, gdzie obserwowano zmniejszoną różnorodność małych ssaków na danym obszarze, to powodowało wzrost liczebności hantawirusów u zwierząt żywicielskich. A to oczywiście zwiększa ryzyko dla ludzi. Hantawirusy powodują śmiertelne zakażenie płuc u ludzi. Ptaki. Analizowano ekosystemy, w których była mała liczba ptaków, a wówczas zauważono, że te ptaki są podatne na wirusa, a to oznacza wysoki wskaźnik infekcji i u komarów, i u ludzi. Natomiast w ekosystemach, gdzie było dużo ptaków, bogata fauna ptaków, te ptaki były słabymi nosicielami wirusa i obserwowano niski wskaźnik infekcji. I ostatnie chyba z tych, które tutaj przytaczam, badań, autorzy zauważyli, że pojawienie się blisko 50% analizowanych nowych chorób była ich zdaniem związana ze zmianą w użytkowaniu ziemi przez ludzi, ingerencją w tą przyrodę. Praktyki rolnicze, produkcja żywności, polowania, ingerencja w dziką przyrodę powodowała pojawianie się nowych chorób. Różnorodność biologiczna, dzika przyroda
No niewątpliwie jest źródłem tych chorób, ponieważ na tych gatunkach żyją różne organizmy, wirusy, ale różnorodność biologiczna, dzika przyroda spełnia działania ochronne. I to jest najistotniejsze. Dzika przyroda, różnorodność biologiczna może nas zabezpieczyć przed przenoszeniem, przed zachorowaniem. Kończąc te moje dywagacje na temat dzikiej przyrody i jak ona jest ważna i co musimy zrobić, może to nie jest optymistyczne, ponieważ te plany i zakres ochrony przyrody no, jest gigantyczny, jeżeli chcemy sobie poradzić z kryzysem. Ale wszystko na to wskazuje, że aby poradzić sobie z kryzysem, musimy te działania podjąć i zawalczyć naprawdę o dziką przyrodę. Chciałem te moje rozważania zakończyć krótkim wierszem Gary Lawless. Czy kiedy przyjdą do nas zwierzęta, prosząc o pomoc, będziemy wiedzieli, o czym mówią? Czy kiedy odezwą się rośliny w swym delikatnym, pięknym dialekcie, będziemy umieli odpowiedzieć? Czy kiedy sama ziemia zaśpiewa do nas przez sen, będziemy potrafili przebudzić się i działać? Było mi niezwykle mile, aczkolwiek wrażenie jest dziwne, bo nie słyszę, nie widzę, ale cieszę się, że się spotkaliśmy w tak licznym gronie i że ja to traktuję jako swego rodzaju mobilizację, wzajemne wsparcie, mobilizowanie się, szukanie rozwiązań, szukanie energii do dalszej, w cudzysłowie, walki, troski o każdą formę życia na naszej planecie. Dziękuję bardzo. Czekam na komentarze, refleksje, pytania. Ja tutaj wynotowałem pytania, wprawdzie nie w taki sposób, jak testowaliśmy, bo obawiałem się, że przerwę Chyba ci prezentację. teraz Alan się włączy, tak? Tak, jestem już, słychać mnie? Halo, halo? Halo, halo? Tak, słyszymy. Słyszymy, okej, dobra. Dzięki wielkie Piotrze za prezentację. Nie było, tutaj z komentarzy wyczytuję, że no, ludzie są lekko przerażeni, ale sporo pytań padło. Będę starał się je po kolei przytaczać no i mamy czasu jeszcze sporo, bo zmieściliśmy się idealnie, więc spokojnie przejdziemy teraz do pytań. Ja tu włączę teraz ten tryb pytań. Mam nadzieję, o właśnie, ono się jednak w ten sposób zadziewa. Pierwsze pytanie, znaczy pytanie, które się bardzo często powtarzało, ja go tutaj nie będę wklejał. To było takie, czy prezentacja będzie udostępniona pod postacią PDF-u? Czy ty zezwolisz na to? Czy zgodzisz się, czy raczej nie? Nie, tak, oczywiście się zgadzam. No przecież chodzi o to, żeby te argumenty zbierać, żeby mieć pod ręką. Także jak najbardziej. No, ja się oczywiście ucieszę. Tylko nie Świetnie. wiem, Alan, gdzie ty to możesz, czy możesz to gdzieś udostępnić? Jeżeli chodzi o techniczną stronę, to nie ma problemu. My to po prostu roześlemy w mailingu z zapowiedzią też już kolejnego webinaru i to nie jest żaden problem. To spotkanie, ten nasz dzisiejszy webinar jest też nagrywany i on przez jakiś czas będzie też możliwy do odtworzenia. I teraz tak, przejdźmy do pytań. Tu jest pytanie od Agnieszki. Jak wygląda skuteczna ochrona oceanu, fragmentów wielkich zbiorników wodnych i na które wpływ mają przecież też czynniki lądowe czy z powietrza? Trudno mi sobie to wyobrazić. Nie wiem. No, znaczy jak wygląda skuteczna ochrona? No nie ma tej ochrony, to my wiemy. No, to, co się wyprawia w tej chwili w oceanach, jest przerażające. No. Niszczymy życie w oceanach, wymiera. Ja często gdzieś tam pytam
słuchaczy, czy przyroda jest bardziej zniszczona na lądach czy w oceanach. No, badania dowodzą, ja tutaj się na nie nie powoływałem i tych cytatów nie przytaczałem, ale życie w oceanach wygląda znacznie gorzej, no. Nawet niż na lądach. Sytuacja tam jest tragiczna. My tu mieliśmy jedną informację o wzroście martwych stref. Dotyczy to również Bałtyku. Kilkanaście razy więcej niż w 1900 roku ta powierzchnia jest martwych stref również w Bałtyku. Także tej skutecznej ochrony nie ma, bo traktujemy oceany jako źródło surowców, zasobów, żywności. Także Jasne. przykro mi takie informacje, bo wy tam często mówicie, że jesteście przerażeni tym, co się tu pojawia. No ja wiem, że to tak wygląda. Ja bym bardziej wolał, żeby to nas mobilizowało do działania, a no, trudno, mówiąc o życiu na Ziemi, mówiąc o dzikiej przyrodzie, znaleźć jakieś takie pozytywne informacje. Globalnie to wygląda fatalnie. Jasne. Kolejne pytanie od Julii. Jakie pan profesor proponuje działania przeciw turystycznej zagładzie parków narodowych? Z jednej strony trzeba chronić, ale z drugiej strony często dzięki tym turystom może utrzymuje się lokalna społeczność. No tak, no to co nam jest potrzebne, to umiar we wszystkim. I ten umiar musi również dotyczyć naszej chęci doświadczania dzikiej przyrody i poznawania parków. W tym trzeba też zachować umiar, jak we wszystkim. A tego umiaru nie ma, prawda? My eksploatujemy planetę, życie i chcemy tylko więcej i więcej. Chcemy każdy zakątek planety zobaczyć, doświadczyć, w każdym parku być. Nie ma nic złego w tym, że doświadczamy dzikiej przyrody i chcemy poznać ją. No tylko musimy w tym wszystkim zachować umiar. Tak chyba bym odpowiedział. Także to To jest jest. praca dla całej naszej ludzkości. Musimy zmienić swój styl życia, postępowania. Jednym z kluczowych elementów jest zachowanie umiaru. To jest też trochę pytanie, które też dosyć często padało. Ja tego nie będę wyświetlał, bo wiele osób je zadawało. Co może zrobić jednostka? Co my możemy zrobić teraz sami, jako, no właśnie, pojedynczy ludzie, albo może w grupie mniejszej? Czyli Znaczy, zachować inne. no tak, to jedna z tych rzeczy, ale chyba dwie rzeczy, bo oczywiście zmieniać swoje życie, zachowując umiar, minimalizując swój ślad węglowy, ekologiczny, licząc, obliczając, ile plastiku zużywamy na kalkulatorze odpadów plastikowych, bo taki kalkulator jest też świetny. To jest jedna rzecz, tylko że sytuacja na tyle jest groźna, że my musimy się dzisiaj zebrać razem, co teraz jest niemożliwe, no ale miejmy nadzieję, że za chwilę będzie możliwe, i domagać się tych zmian systemowych, prawda? No musimy wymusić w jakiś sposób na decydentach, na ludziach, którzy tego nie rozumieją, wymusić te zmiany. Także trzeba chyba tak dwutorowo działać. W swoim mieszkaniu, w swoim domu, w swojej rodzinie pracować nad tym, kształtować to i jednocześnie być aktywnym na zewnątrz. No, ruchy klimatyczne, a szczególnie młodzieżowy ruch klimatyczny jest tego przykładem i ja się też ku temu skłaniam, że to jest dzisiaj konieczne. Jasne. Tu też padały pytania o ocenę właśnie ruchów młodzieżowych, klimatycznych ruchów młodzieżowych, Extinction Liberation, tak, i wszystkich pozostałych, które jakieś duża fala, którą myśmy też obserwowali na bieżąco już chyba od czasu COP24 w Katowicach, to chyba był jakiś taki moment przełomowy, tak mi się przynajmniej zdaje, i tutaj też o to pytano. I teraz pytanie dotyczące trochę pandemii. Czy ona
czy może być pomocna w spowolnieniu zmian klimatycznych? I pyta Anna. No, wiemy, że emisje zmalały, tylko problemem jest, co stanie się po pandemii. No bo jak my teraz będziemy starali się nadrobić te zaległości, no to je nadrobimy pewno jeszcze z nadkładem i sytuacja może być gorsza niż była. Problemem jest, czy my zrozumiemy, że my musimy spowolnić jako cywilizacja, że gospodarka musi spowolnić, my musimy nasze życie spowolnić. Obecna pandemia jest taką nadzieją, że ta refleksja powstanie w większej liczbie głów naszych, tylko czy to będzie wystarczające, no to się przekonamy. Pewna szansa jest, że może nas to otrzeźwi, ale boję się też tego, że my teraz świat się rzuci ze zwiększoną energią w nadrabianie zaległości, w emisji gazów cieplarnianych, w inwestycjach, w budowie różnych rzeczy. No, obserwujmy, zobaczmy. Szansę jakąś dostajemy od losu. Mówię my, obrońcy przyrody, ludzie świadomi, jakąś szansę dostajemy, nie? Dzięki tej pandemii. Chyba Rysiek napisał taki artykuł wyborczy niedawno, że koronawirus jest naszym największym sprzymierzeńcem. Jeżeli ktoś nie czytał piątkowa wyborcza, ale to dodatek w katolickim dodatku był artykuł Ryśka Kulika z pracowni na ten temat. Koronawirus naszym najlepszym przyjacielem, coś tym sprzymierzeńcem. To ja od razu zareklamuję Dzikie Życie, najnowszy numer Dzikiego Życia, który dzisiaj ma swoją premierę, jest również głównym tematem jest wirus i to, co może być po nim, albo co on może spowodować. Więc również polecam i zachęcam, jest dostępna już wersja pewnie elektroniczna, już jest dostępna. Niedługo będzie wysyłany też w wersji papierowej, dostępny w wersji papierowej oczywiście w ograniczonym stopniu, ponieważ wiele księgarni jest zamkniętych, tylko jakiś tam procent empików i innych salonów z prasą będzie można nabyć, ale jest wersja elektroniczna, można też zamawiać przez stronę. Kolejne pytanie od Jerzego. Tak dużą część lądów i oceanów powinniśmy wziąć pod ochronę, a biedne kraje powiadają, wy już swoje lasy, przyrodę zniszczyliście, rozwijając się gospodarczo, a teraz nam mówicie, oszczędzajcie przyrodę. Jaką mamy na to odpowiedź? No tak, to się pojawia, no bo wiemy, znaczący ciężar tych działań i ochrony powinny wziąć kraje bogate. No, oczywiste. Bo kraje bogate eksploatują lądy i oceany w największym stopniu. Także no nie możemy tego oczekiwać od w pierwszym kroku od tych, którym no, brakuje na życie. Tak. Tu przykład muszą dać kraje bogate. Jest oczywiste. Dobrze, to tutaj jeszcze mamy chwilę czasu, jest 48 minut. Trwa Konrad. Pyta, jak pan profesor widzi związek pomiędzy liczbą ludności na Ziemi a bioróżnorodnością? Wielu autorytetów zwraca uwagę na ten związek, na przykład David Attenborough, jednak ten temat nie wydaje się docierać nawet na peryferia debaty publicznej. Emisje, czy też wpływ na biosferę, liczba ludzi razy konsumpcja per capita. Znaczy powiedziałbym tak, że na razie nasza planeta jest w stanie wyżywić te 7,7 miliardów ludzi i zapewne jeszcze kilka miliardów ludzi, także to jest możliwe jeszcze. Natomiast no, niewątpliwie jest to jakimś problemem. Musimy coś zrobić z tą rosnącą liczbą ludności i te działania potrzebne pojawiają się w tych dwóch ostrzeżeniach, o których ja mówiłem. World Scientist Warning of a Climate Emergency i World Scientist Warning to Humanity. Tam są potrzebne działania prowadzące do ograniczenia przyrostu liczby ludności. One się pojawiają obok kwestii ochrony przyrody, obok kwestii
gospodarki, obok kwestii edukacji, żywności, pojawia się kwestia ta, o której tutaj kolega mówi. Także jest to problemem i trzeba by również się do tego odnieść. Okej, okay. Tu wrzucam teraz pytanie od Agnieszki, natomiast tu dotyczy, pytanie dotyczy mokrych targów w Chinach jako źródła pandemii, ale wiele osób wskazuje tutaj i też zadaje pytanie ogólnie o przemysłowe hodowle, czyli jakby zgromadzenie zwierząt już takich no, typowo gospodarczych, czyli hodowle, chowy klatkowe i wszystkie inne, jaki to może mieć wpływ na pandemię. Tak, ale ja o tym nie mówiłem, bo skupiłem się na dzikiej przyrodzie i związku z pandemią, ale oczywiście drugą, a może jeszcze ważniejszą przyczyną jest to, jak my postępujemy, ingerujemy w ogóle w przyrodę i niszczymy, ale ingerujemy też w dzikie zwierzęta, zjadamy je, hodujemy w okrutnych warunkach. No i badania dowodzą jednoznacznie, że przyczyną tych powtarzających się pandemii, a widzimy, że no ta już jest naprawdę groźna, jest to, jak postępujemy, jaki jest nasz stosunek do innych żywych organizmów, do dzikich zwierząt. No, wszyscy tam gdzieś widzieliśmy, słyszeliśmy o warunkach, w jakich są trzymane. To jest nienaturalne i naukowcy przewidywali, teraz nie przytoczę artykułu, ale gdzieś tam w mediach społecznościowych pojawił kilka lat temu artykuł, który mówił, czym to się może skończyć. Takie traktowanie zwierząt, te mokre targi w Chinach, że to jest bomba, która kiedyś wybuchnie. No i wybuchła. No i mamy. A jeżeli chodzi o ogólnie o hodowlę, bo tutaj bardzo często jest często podnoszony temat hodowli ogólnie, nie tylko tych mokrych targów w Chinach, ale hodowli przemysłowych, no również w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, w tak zwanym zachodnim świecie. Czy to również jest niebezpieczeństwo i ewentualnie w kontekście dbania o, no, o ziemię ogólnie? No tak, generalnie jedzenie mięsa, które się wiąże z przemysłową hodowlą zwierząt, które się wiąże z wycinką lasów tropikalnych, dżungli, no to jest jedno z kluczowych, koniecznych kroków, które musimy podjąć. Bo nie wystarczy, że zredukujemy emisję gazów cieplarnianych, że tam nam się uda tej ochrony ochronić troszeczkę dzikiej przyrody. Musimy zmienić swoje życie, musimy zmienić sposób odżywiania i niewątpliwie w tych dwóch ostrzeżeniach naukowców, o których mówiłem, tam są również w każdym z nich poświęcone działanie przejście na dietę roślinną. Ludzkość musi podjąć wysiłek przejścia na dietę roślinną i musimy się zacząć w inny sposób odżywiać. To jest działanie konieczne. Bez tego też sobie nie poradzimy, nie? Bo tych kroków koniecznych, ja skupiam uwagę na potrzebie ochrony przyrody, no ale tych działań musimy podjąć w różnych strefach wiele. Jednym z ważnych jest ochrona dzikiej przyrody, drugim ważnym jest to, o czym mówimy, czyli zaprzestanie przemysłowej hodowli zwierząt i przejście na dietę roślinną. To nawet teraz ja tu pozwolę sobie tylko dopowiedzieć, że w zaleceniach WHO odnośnie pandemii oni też sugerują dietę roślinną. Wprawdzie nazywają ją wegetariańską, ale z jakimś tam mocniejszym ukierunkowaniem w stronę diety roślinnej, więc to też jest jakaś tam odpowiedź na te pytania o hodowlę. A tylko tak? Polska Akademia Nauk też sugerowała, i to w prasie się pojawiły informacje, tak. Dietę roślinną jako jedno z działań podnoszące naszą odporność jako konieczny krok w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Tu jest pytanie bardzo, bardzo na czasie, ponieważ pytanie jest, czy jak pan oceni sensowność zamykania lasów obecnie w związku z pandemią, bo już tu wiemy od dzisiaj, że od jutra będą wszystkie lasy niedostępne dla większości społeczeństwa, poza tym 0,3%, która jest myśliwymi. No, czytałem przed webinarem, co na ten temat myśli Adam Wajrak. Dużo tam było ostrych słów. Ja może ich nie użyję, ale
Jednym z takich najbardziej działań, które no, mnie zdenerwowały, no, to jest zakaz wstępu do parków i lasów. No, po prostu jest to coś przerażającego dla mnie z powodów takich osobistych. No i niezrozumiałe, prawda? Bo w lesie, w parku zwykle jesteśmy, rzadko kogoś spotykamy, jesteśmy w izolacji. No, wiemy, że ruch, spacer jest konieczny dla naszego zdrowia. No, jakby tak parę tygodni posiedzimy w domach, to co się stanie z naszym układem odpornościowym? No, niewątpliwie zacznie szwankować, będzie tylko gorzej. Także no, nie wydaje się to rozsądne. I wszyscy wiemy, no, kto może do lasu jeszcze wchodzić. To oczywiście jest bulwersujące, takie działanie. Ja rozumiem, że w parkach, w lasach trzeba by przypilnować, żeby tam się skupiska ludzi nie tworzyły, ale pojedynci spacerowicze czy biegacze, no przecież nie są absolutnie zagrożeniem. Tu było też jedno pytanie, które wynotowałem sobie wcześniej, teraz go nie widzę na czacie. Nieco wiążące się z tym, czy kilkugodzinny pobyt w lesie powoduje nabycie w organizmie mikroorganizmów, które go chronią? Czy to prawda? No, jest książka na ten temat, Natura leczy. Ja nawet miałem przyjemność ją tam promować. Uniwersytet Jagielloński wydał. Williamson chyba autorka. Tak, pobyt w lesie nas niewątpliwie leczy. Jednym z elementów jest to, że wdychamy różne substancje, które korzystnie na nas oddziaływują. No i stykamy się z różnymi mikroorganizmami. Kontakt z mikroorganizmami jest nam potrzebny. Zdecydowana większość mikroorganizmów jest dla nas korzystnych. Tylko jakiś tam ułamek procenta mikroorganizmów jest dla nas niebezpieczny, ale zdecydowana większość. Nie unikajmy kontaktu z mikroorganizmami. To tu jeszcze pytanie w takim razie o pandemię inną. Czy pandemia hiszpanki też była związana z ingerencją człowieka w dziką przyrodę? Pytała Agnieszka. No tutaj no musiałbym, nie mogę tak odpowiedzieć, musiałbym poczytać, nie wiem. Jasne. Jasne. To o inny wątek, który jest związany również z chorobami. Chodzi, Piotr pytał, czy napisał, że został urwany wątek ospy w twoim webinarze, w twoim wykładzie. A ospa wróciła i jest prośba o dojaśnienie, czy wyjaśnienie, dopowiedzenie. No tak, wydawało się, że sobie poradziliśmy z chorobami zakaźnymi, w tym z ospą, no ale obudziliśmy się nagle w świecie, gdzie choroby zakaźne są znaczącym procentem chorób w świecie. No i w ogóle paraliżują funkcjonowanie cywilizacji. Okazuje się, że jest to związane z naszą brutalną ingerencją w środowisko. I konsekwencje tej brutalnej ingerencji w środowisko teraz jakby wychodzą w pełnej krasie na światło dzienne. Jasne. Patrzę jeszcze na szybko na pytania, które jeszcze się pojawiły, ale mamy właściwie już tylko 2 minuty, więc wydaje mi się, że zakończymy na tych pytaniach. Także nie będę teraz wyszukiwał na siłę. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Piotrze, Ja za. dziękuję za prowadzenie i za pytania, bo domyślam się, że miałeś sporo roboty w trakcie. A to jakby nie było aż tak dużo, kwestia jeszcze oswojenia się z mechanizmem. Dziękuję też wszystkim za obecność. Było nas bardzo dużo. W szczytowym momencie było 250 osób, teraz jest 201. Bardzo dziękuję za uczestnictwo w tym pierwszym naszym webinarze.
Tak jak mówiłem, będą kolejne, o których będziemy informowali. Najbliższy, który będzie w czwartek o godzinie 18. O tym powiadomimy Was wszystkich, jeżeli jesteście na naszej liście, a pewnie większość z Was się rejestrowała. Będziemy o tym informowali i w czwartek będzie spotkanie z profesorem Jerzym Szwagrzykiem. Profesor Szwagrzyk jest dyrektorem Instytutu Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Rozmowę z nim będzie prowadził Antoni Kostka. Obaj będą rozmawiali głównie o lasach, co widać wyszło teraz dzięki naszym włodarzom, że temat będzie bardzo aktualny. Zatem zapraszamy serdecznie na 18 w czwartek najbliższy. Będziemy powiadamiali ten wykład razem z nagraniem, jak i prezentacją w PDF-ie. Roześlemy również. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz, Piotrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w realu.